Czy Gruzja wpadnie w szpony Rosji? Niebezpieczne związki. Bidzina Iwaniszwili to taki miliarder, który swoich miliardów dorobił się w wielcynowskiej Rosji, czyli w latach 90. Potem pojechał do Gruzji i założył swoją partię, gruzińskie marzenie. Ta partia od 2012 roku rządzi Gruzją i teraz forsuje przepisy o zagranicznych. Agentach przepisy, które są wzorowane na rosyjskich regulacjach, a te regulacje zakładają, że NGOsy czy media będą musiały się rejestrować jako zagraniczni agenci, jeśli biorą ponad jedną piątą środków z zagranicy. Tym przepisom sprzeciwia się Unia Europejska, Stany Zjednoczone i tysiące Gruzinów, którzy chcą przystąpienia do europejskiej. Wspólnoty. Czy zatem gruzińskie marzenie to partia prorosyjska, czy może ugrupowanie odpowiedzialne, które po prostu nie chce powtórki scenariusza z 2008 roku, gdy Rosja napadła na Gruzję, no i z ostatnich lat scenariusza, gdy Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą o takich tematach. Rozmawiamy w podcaście Niebezpieczne Związki, który prowadzę i którego można słuchać w, na stronie Radia Talk FM i w aplikacji Talk FM oraz w innych platformach streamingowych. Niebezpieczne Związki.